witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie w atmosferze kończącego się maja, w atmosferze takiej cudownej wiosny, jak widzą Państwo, pełnej zieleni, pełnej kwitnących bzów, kwitnących także kasztanów, w atmosferze nieco chłodnej jak na maja, no ale cóż, nie jesteśmy tutaj, że tak powiem, kompetentni, zgodzimy się i z taką pogodą, ona też jest dobra. W każdym razie przede wszystkim jesteśmy, myślę, że Bogu wdzięczni za dar deszczu. Ten deszcz to błogosławieństwo, które spłynęło z góry. Groziło nam susza w wielu miejscach Polski czy świata, właśnie takie susze doskwierają. No póki co, jeżeli chodzi o naszą ziemię suwalską, naszą ziemię polską, ten deszcz co chwila, co jakiś czas dostarcza nam właśnie tej wody, która sprawia, że to życie kwitnie, to właśnie życie, jeżeli chodzi o przyrodę. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie kończy się miesiąc maj. Dzisiaj mamy już 29 dzień tegoż miesiąca, jeszcze pozostały kilka dni. Pamiętajmy o miesiącu maju, o kończącym się miesiącu maju, pamiętajmy o nabożeństwach majowych, właśnie czy w domu, czy przy krzyżu, czy przy kapliczce, o tym wciąż mówię, zechciejmy zakończyć właśnie ten maj w atmosferze Matki Najświętszej, tej Matki Pięknej Miłości, tej Matki Stolicy Mądrości. Oczywiście wkrótce rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc czerwiec, a jak wiemy, miesiąc czerwiec to jest miesiąc serca. To jest miesiąc, kiedy modlimy się do serca, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Póki co jeszcze jesteśmy w maju. No ale właśnie skoro mówię o czerwcu, to mam nadzieję, że warto wspomnieć o początku miesiąca czerwca, a więc mam na myśli 1 czerwca. Jest to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Drogie dzieci, kochane dzieci, składam Wam najlepsze życzenia, żebyście wzrastały w łasce u Boga i u ludzi, żeby Wasze dzieciństwo było dzieciństwem zdrowym, kochanym, żeby to Wasze dzieciństwo było naprawdę dzieciństwem cudownym. Życzę Wam, żeby Chrystus, który zaprasza Was i który mówi, dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie, żeby On był z Wami, żebyście z Nim szły przez Wasze dzieciństwo jako swoim kolegą, jako swoim przyjacielem, rzec można, jako swoim kumplem, tak właśnie pod ramię i to będzie naprawdę cudownie. Jeżeli On będzie Was prowadził, to na pewno wyprowadzi Was w dobrym kierunku i na pewno będziecie z tego powodu szczęśliwe, gdy dorośniecie, gdy staniecie już się dojrzałymi mężczyznami, czy dojrzałymi kobietami. Wszystkiego najlepszego. Kochani, to właśnie tyle, jeżeli chodzi o Dzień Dziecka. No właśnie, jest dzisiejsza niedziela, jest to 7 niedziela wielkanocna. Okres wielkanocny dobiega końca. Już za tydzień zakończy się ten okres. Pamiętajmy o spowiedzi wielkanocnej, ale ta dzisiejsza niedziela, drodzy Państwo, jest owszem niedzielą, ale jest to uroczystość kościelna. Mianowicie jest to uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Jak wiemy, Pan Jezus po zmartwychwstaniu od razu nie odchodzi do nieba, ale pozostaje na ziemi przez 40 dni. W tym czasie ukazuje się apostołom, ukazuje się niewiastom, ukazuje się wielu innym ludziom, uzupełnia swoją naukę i oczywiście po 40 dniach odchodzi do nieba. Zresztą odchodzi tam, skąd przyszedł. I odchodząc do nieba, nie mówi, że chce nas zostawić sierotami, nie mówi, że chce nas zostawić takimi samotnymi osobami, jako ludzi wierzących. On odchodząc wyraźnie podkreśla, żeby przygotować nam miejsce. Ale odchodząc, brzmi to nieco paradoksalnie, pozostaje z nami, mówiąc wyraźnie, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W jaki sposób jest on obecny? Oczywiście obecny jest wtedy, gdy bierzemy udział we mszy świętej, Eucharystia. Obecny jest w każdym kościele, gdzie jest Najświętszy Sakrament, a więc Chrystus pod postacią chleba. Obecny jest wtedy, gdy gromadzimy się w Jego imię. Wyraźnie też mówi, tam gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Poza tym też jest obecny, kochani, gdy bierzemy do ręki Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelię. Właśnie wtedy spotykamy się z Jego Słowem, wtedy słuchamy Jego Słowa. Jeżeli słuchamy Jego Słowa, to słuchamy Jego, bo to Słowo to nie jest jakaś właśnie taka, nie wiadomo, jakaś wirtualna wartość, ale jest to konkretny On, konkretna osoba żyjąca tutaj i teraz jako Bóg, jako Syn Boży, jako druga osoba Trójcy Świętej. Kochani, no właśnie, gdy będziemy, bo już gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem.
Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w Jego imię głoszone będzie nawrócenie oraz odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii, podniósłszy ręce, błogosławił ich, a gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon, z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przybywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Jak słyszeliśmy, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, wcale właśnie to mnie wstąpienie, w niebo wstąpienie Chrystusa nie było takie smutne. Oni nie płakali, nie rozpaczali, że On odchodzi, że ich zostawia. Wręcz odwrotnie, oddają Mu pokłon, a więc skłaniają Mu się. Jest to taki gest pożegnalny, czy gest na do widzenia, bo niepożegnalny. Oni się spotkają z Nim, wraca wtedy, gdy przekroczą próg śmierci, ale też wyraźnie Łukasz podkreśla, oddając Mu pokłon, z wielką radością wracali do Jeruzalemu. Więc jest ta właśnie radość, która towarzyszy apostołom, że On, ten, który odchodzi do nieba, odchodzi po to, żeby przygotować im miejsce, żeby oni też w swoim czasie z Nim się połączyli, żeby też w swoim czasie do Niego powrócili. Więc z wielką radością wracają do Jeruzalem. Kochani, my też dzisiaj z wielką radością patrzymy w niebo, nie w sensie geograficznym, nie w sensie astronomicznym, ale w sensie stanu, naszego stanu. On odchodzi do nieba i właśnie po to, jak powiedziałem, żeby także nam przygotować miejsce, żebyśmy na to miejsce zasłużyli, ale na to miejsce zasłużymy wtedy, jeżeli nasze życie będzie odpowiedzialne, będzie pełne miłości do Boga i do ludzi. Dlatego też módlmy się do Chrystusa, który wstępuje do nieba, módlmy się o to, żebyśmy o to niebo zabiegali, żebyśmy do tego nieba zmierzali, żeby nasza obecność na ziemi, tutaj właśnie na tym, jak to niektórzy mówią, padole jest, żeby była zapowiedzią naszego w swoim czasie w niebo wstąpienia. Módlmy się do Chrystusa, który odszedł do nieba, żeby nasze życie było życiem, które z Nim współpracuje, które z Nim tak harmonizuje, bo wtedy będzie można mówić o tym, że nasze zbawienie jest zapewnione. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc maj i wprowadzi nas w nowy miesiąc, miesiąc czerwiec. Jak wiem, miesiąc czerwiec to właśnie miesiąc, który zapowiada wakacje, zapowiada też lato, który zapowiada urlopy i tak dalej, i tak dalej. Cieszmy się z tych dni i prośmy, żeby to były dni błogosławione, szczęśliwe i pełne właśnie tej radości Bożej, ale także tej radości ludzkiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.